Dzisiaj będziemy testowali najdziwniejsze gadżety z TikToka i zobaczymy, czy faktycznie one są takie fajne, jak pokazują na tych filmikach. Zaczynamy od urządzenia, które nazywa się Banana Loka i służy do nadziewania bananów. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to się obsługuje, ale zobaczymy. Oderwiemy sobie banana. Ponoć banan musi być jak najbardziej prosty. Odcinamy tutaj końcóweczkę. Pyk. Wkładamy banana w taki plastikowy pojemnik w ten sposób. Hop. Teraz sobie ładnie trzymamy. Wkładamy tą tuleję tutaj. I teraz, kiedy to wciśniemy, zrobimy idealną, prostą dziurę w bananie. Pyk. Przekręcamy. Hop. Wyciągamy. Co? Do tego mamy taki przepychacz, który włożymy i mamy idealny, wycięty banan. Zobaczcie na to! Wygląda jak taki robak. Wygląda jak żelek. O, dobra. Teraz wyciągamy i zobaczcie. Idealna dziurka w bananku. Teraz do tego urządzonka wkładamy coś, co lubimy najbardziej, na przykład taką czekoladę. Nie wiem, jak to zrobić. Myślę, że tak. Hop, raz. Z drugiej strony dwa. Nie wiem, jak to się myje później. Z pewnością ciężko. Ja, Justyna, wkładam banana tutaj, a ty dociskasz. I nabijamy banana. Dawaj. Boję się. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Uwaga. O, i może muszę tak zrobić, wiesz? Chyc, jak hot doga. Jeszcze raz? Na stacji. Nie, 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 nie. Dołóżmy jeszcze czekolady. Pyk. Nałóżmy jeszcze raz banana. O, okej. Okay. Idzie, 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 idzie. O tak! Dobra, 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 dobra! I mamy nadziewanego banana. Okej, okay, ale zapomniałeś go obrać. No właśnie o to chodzi, żeby on się nie rozwalił chyba, wiesz? Dlatego to się robi w skórce. Faktycznie, wygodnie, nie pobrudzimy się. I nawet można je wsadzić do lodówki. I zrobić z tego lody. Dobra, ty pierwsza. Bananowo-czekoladowe lody, to o czym marzę. Od dawna. Ha! Ale zarąbiste, spójrzcie na to. Teraz ja próbuję. Takiego banana do szkoły dostać? No. Wow! Ten gadżet kosztował aż 30 dolarów, czyli około 130 zł. Naprawdę? Złotych, tak. Ale jak widzisz, w nim jest wszystko. Przepychacze, aluminiowe rurki, jakieś podkładeczki, jakieś usztywniacze do bananów. Troszeczkę jest za drogi, ale jeżeli chodzi o przydatność, no to bardzo fajne urządzenie i w skali od 1 do 10 daje mu 9, bo cena za duża. A ja daję 8, bo mogłoby to iść szybciej i sprawniej. Dobra, zobaczmy dalej, jakbyśmy odgryźli tu. O! Nie ma! Tutaj 7 jednak. Po prostu ta rurka już była za krótka, za długi banan. Z pewnością przykuła waszą uwagę moja nowa koszuleczka z joystickiem z kolekcji I Love You. Pytaliście o tą koszulkę, kiedy będzie dostępna. Jak coś już jest dostępna na sklepie pixieshop.pl, link macie w opisie, więc wbijajcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Kolejnym gadżetem jest... Justyna, odgaduj. Jakaś lampka? Jakaś lampka zasilana na trzy małe paluszki. Jest to kula dyskotekowa do toalety. Woo! Od dzisiaj więc wieczna impreza w toalecie. Jak to kula dyskotekowa do toalety? Tutaj ma czujkę. Jeżeli ją zasłonisz, to się zapala światło. I tutaj jest przycisk, chyba zmiany kolorów. Czekajcie, zobaczmy. Czerwony jest póki co. Zielony. Niebieski. Okej, okay, zgasło. Jak jest zapalone światło, to się nie świeci. Jak zgaśnie światło, to się zapala. Aha. Czyli w nocy widzisz, gdzie robisz. Idziemy przetestować. Justyna cały czas się do przodu wyrywa, chce to zainstalować. Proszę bardzo, idź to zainstaluj. Jak ja nad nim jak? Proszę, proszę. Idź się, popisz, popisz się. Głupi! To jest gumowa kupa. No świetnie. Krystian, posprzątaj to. No co ty robisz? Nie rób tak! Fuj, kamerzyste! Lampeczka musi iść do toalety. Cyk. To z tej strony. Czy tak bardziej? Zgaś lampę. Ej, widać! Próba generalna, uwaga, o! 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 Ale się dzieje! Odsłoń szaku światło. Tak! Zgasło! Zgasło! Ale bajer! Ha! Zielony! Niebieski! Impreza! 8 na 10. Kolejny gadżet jest to gadżet prosto z Hollywood. Szminka? Jest to szminka. Naprawdę? Która wywołuje naturalne uzawienie. Nie! Chodź. Nie, to ci się samo. Chodź, 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 chodź. Jak chodź. Naturalne uzawienie? Myślisz, że w Hollywood wszyscy płaką? Nie płaką! W skład tej szminki wchodzi mentol oraz kamfora. I one wywołują takie naturalne uzawienie. Musimy posmarować pod okiem, tak. 15, jak pod okiem? 15 mm pod okiem. Dawaj, dawaj. Żartujesz sobie, ja mam makijaż, zepsujesz mi. Dobra, to czyli ja, tak? Okej, okej. Okay, okay. Posmaruj mi pod okiem, tylko nie wsadź mi proszę w oko. Okej. Okay.
Teraz drugie. Czego by za mało pewnie. Justyna, to mi się wydaje, że za dużo było, wiesz? Okay. Będę płakał przez pół odcinka, to będzie przypał. I teraz wiecie, te opary z mentolu ponoć podrażnią mi oko i będę płakał. O, naprawdę jest piękna. Czuję się w rolę. Naprawdę ją kochałem całym sercem. Naprawdę zaczynasz płakać? Niczym DiCaprio. Co się stało? Zupa była za słona. Naprawdę? Tak. Naprawdę czuję takie uderzenie chłodu i ciepła do oczu. Tak ale jakby nie płaczesz. Coś parowało. Jak nie płaczę? Więcej. Daj jedno oko. Pokaż, czy płaczesz na jedno oko. No trochę za mało, ej, ale faktycznie. Nie no, widać stary, jest. Idzie, nie? Szklane oczy są. Ja cały czas czuję na oku podrażnienie takie. Robić się mokre, tak pod tak, oku widać. Tak. Tak na przykład jakby coś parowało. Jakieś takie opary mocniejsze. Czujesz? Czujesz to? Nie mrugaj teraz. Nie mrugaj się, obydwoje. U mnie się już zbierają łzy. Nie, u ciebie jest masakra, ty wiesz? U mnie jest mocno, patrz Justyna. Patrz, będę płakał. I zleci łezka. Zostawcie łapkę w górę. Uroniłem dla was łezkę. Mocne. Fajne. 50 zł kosztuje. Jak oceniasz gadżet? Patrzcie, jest łezka! Jest łezka! Jaka malutka! Jest łezka bez kitu! Justyna płakę! Justyna płacze, czemu płaczesz? Mówi do mnie, nie zostawię łapkę. Zostawcie łapkę w górę za tą komedię. Ale powiem tak, nie spodziewałem się, że coś takiego istnieje. Ja też nie wiedziałam, ja się zawsze zastanawiałam, jak oni tak płaczą na zawołanie. No, i co? I teraz? Zmienia zdanie o wszystkich aktorach? Tak! Ja też. Są maszustami, nie potrafią płakać na zawołanie. No. Wystarczy Krolan Professional Makeup. Nawet ja mogę być aktorką. No tak. Czekam na propozycję. A coś na katar mają? Teraz musisz to wciągnąć, żeby ci przypchało nos. Tak, ale czekaj, pomachaj. No to są takie jak, są takie mentole do nosa, że jedną dziurkę zatykasz i ciągniesz. Tak. Przecieramy łzy, oceniamy. 10 na 10. 10 na 10. Nie spodziewałam się. Według mnie najlepszy gadżet w dzisiejszym odcinku. Adamantiowy szkielet Wolverina. Co jest? Wiesz, kogo to jest? Nie wiem. Mówisz, kto to jest z postaci? Nie, bo ja się w ogóle nie znam na filmach ani bajkach. To jest z bajki. On siedział w... Kubuś Puchatek. Za Kubusiem Puchatkiem w trzeciej ławce. Oślej. Z osiołkiem. Wiem, kojarzę! Tak. Wolverine. Na nim były przeprowadzone eksperymenty i wstawili mu adamantiowy szkielet. Tylko, że to nie jest adamantium, tylko plastik. Chciałem kupić żelazne, ale się nie udało. A może gdzieś znajdę w internecie. Kosztowało i tak drogo. 160 zł. Dobrze. No. Jedno pytanie. No. Do czego to służy? Do tego samego, co twoje długie paznokcie. Czyli do niczego. Ja tym mogę chwytać boczek z patelni i się nie poparzę. A ja tym mogę nabijać frytki i się nie poparzę. Sprawdźmy to. Okej. No to próbujemy. Ha! Niby nabijamy więcej frytek dzięki temu. No. Gdzie jest majonez? Zarąbiste. Wyobrażasz sobie pójść do restauracji z tymi pazurami? Kozak. Dla mnie spoko widelec. Dla prawdziwych mutantów. A spróbowałbyś mi zjeść ostatnią frytkę? No. Tutaj można tak z półtora raza oczy stracić. Bo są trzy. Fakt. Wszakuj chcesz frytkę? Nie, dzięki. No weź sobie. Nie. Ja chcę mieć oczy. No częstuj się. Przetestujmy te pazury. Na 10. Kolejnym gadżetem jest grawitacyjny uchwyt na kawę, na którym możemy nieść kubek i nic się nie rozleje. Nie, nie ma szans. Ja to wydrukowałem na drukarce 3D, takie urządzenie znalazłem za $18 w internecie. Pokażę wam, jak działa. On ma taki specjalny kształt, wygięty. Tutaj mamy miejsce na kubek, wstawiamy kubek. O. I ponoć... Christian! I ponoć możemy zrobić kółko. Nie! Idź po coś, musimy nalać tam wody. Dobra, nalewamy wody. I na przykład śpieszę do ciebie z kawą. Justyna, tak do ciebie z kawą, wszystko jest git. Jest git? Kawa się nie rozlewa? Nie rób kółka! Nie rób kółka! Co? 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 Nic! Kompletnie nic, zobaczcie. Ani kropelki się nie uroiło. Mega mocne.
Na początku ty pomachaj sama bez kubeczka, proszę. Nie. O nie! To się nie uda! Jakby to było z kubkiem od razu. Czekaj, ja ci dam może na początku zabawkę joysticka. Twoimi umiejętnościami to wystarczy. Pewny ruch. Co ty robisz? Ale działa! Całą ręką! Ale działa! Okej. Ale będzie dym! Skakujesz na głęboką wodę. Zostawcie łapkę w górę i suba na kanale! Justyna... Próbuję! Justyna próbuje! O! O! Zrobiła! Zrobiła i nie rozlała! Co? Jest dobre! Nie, to jest niepoważne. To jest magia. To jest magia! Jeżeli też jesteście w szoku, zostawcie łapkę w górę. Dobra, jeszcze kilka ruchów tylko. Nie, ty jesteś niepoważny! Tam jest woda dalej? Gościu! Obsikałeś się! Co robiłeś? No? Freestyla! Laka maka po! Kolejny gadżet zmieni nasze życie na zawsze. 10 zł kosztowało zaledwie. No i co? I to się zakłada teraz na klapka. Okej. Okay. I od teraz... Zarobiste. I od teraz chodzę, nabłyszczam kafel po chacie. Już nie ma gadania, że nic nie robi, nie? I tak, no oczywiście, że tak. Tylko do praleczki wrzucamy i tyle. Mam pomysł. Zawsze organizujemy u nas imprezę, bo jest duży dom. No. Teraz będziemy po prostu rozdawali razem na kapcie frotki. Już nie będzie brudno. Ktoś coś rozleje, to od razu... Shuffle dance. Gitara. To jest pomysł typowego Janusza. Ja jestem za. A ja nawet przeciw. 10 na 10! Nie, i za dychę! Moje kapcie za dwie i są słodsze. Ej! Jaki czysty! No, aż się lśni. Na koniec zostawimy gadżet dla prawdziwych mężczyzn. Zgadnij, co to jest. O. Taka zagadka. Kosztowało 40 zł. Wiem, co to jest. No co to? Do golenia włosów w nosie? Tak. Naprawdę? Tak. Nigdy w życiu nie do nosa. O fu, ochrnę. Mocniej. O. Wyrwałem sobie włosa. Bo to jest tak zrobione, że w środku jest, jest ostrze. Włos. Jest włos. Jest włosek. Po co włosy rosną w nosie? Obleśne. Ej, jest kilka, dobra. Pogryźdźkę tak. Fakt, obleśne urządzenie, ale... A ja jestem fanem wosku i gnębienia mężczyzn, barberów. I później płacą. Tak. Okej, no powiem wam tak. Nie czuję, żeby coś przecinało. I też mnie nie kaleczy. To jest pic na wodę. Może być to pic na wodę, ale może też działać. Bo jak za pierwszym razem wsadziłem, zahaczyłem włosem, mnie pociągło, więc coś tam na pewno działa. Cztery dychy. Jak widać, długich włosów w nosie nie mam. Szaku, daj nosa. Nie, nie mam. Wczoraj goliłem. A to trudno. Nie dowiemy się, czy faktycznie ten gadżet działa. Jeżeli wam się podobał, stawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!